Radio Conchita, obudź się, Polsko. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bo ojczyzna, kolor, wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Także przyjęłam prysznic hinduski, tutaj widzę, że w radiu Tok FM nie udało mi się podrobić Anglo-Ameryki Białystok, ani klubu jubilat, ani żadnej jaćki, ani haćki, ani anki, ani hanki. Tutaj są tylko te żydówki albo moherowe w Warszawie. No bo jasne, że nie ma ludzi w Warszawie tu prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. Świadkowie Jehowy to przyjeżdżają tu do Warszawy z Anglo-Ameryki Białystok, żeby jeszcze ciut pogłosić, no bo wiadomo, że temu światu złemu dużo czasu nie pozostało. Antarktyka, wszystko się zaleje, to samo już. Jaśko wygrał, że już go nie ma. Naszym gościem jest pani profesor Józefina Hrynkiewicz, poseł, socjolog. Witam serdecznie pani profesor, szczęść Boże. Szczęść Boże, kłaniam się. Pani profesor, Główny Urząd Statystyczny informuje, że wskaźnik przyrostu naturalnego jest ciągle ujemny. Nawet woda jest brudna. I wyniósł minus 0,7%. Wiśle, woda jest ten wskaźnik brudna. Oznacza, że więcej osób w Polsce umiera niż się rodzi. Na koniec grudnia miało nas być 38 milionów 437 tysięcy. Pani profesor, czy uda się zahamować ten ujemny przyrost naturalny? No, będzie to bardzo trudne, ale być może dzięki szerokiemu programowi polityki rodzinnej, powiedziałabym nawet szerzej polityki ludnościowej, jaką podejmuje obecny rząd, pewne tendencje na pewno można będzie złagodzić. Myślę, że te tendencje dotyczące spadku urodzeń, mam dobrą wiadomość z Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczy ona niestety tylko pierwszego kwartału 2016 roku. Otóż urodziło się 7 tysięcy dzieci więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, 2015. Wobec tego no, być może ta tendencja pozytywna utrzyma się i będzie jeszcze większe tempo wzrostu w następnych kwartałach, ale to oczywiście o taki jeden kwartał w demografii nic albo niewiele znaczy. No, w każdym razie mamy tutaj dobrą wiadomość. Natomiast rzecz jasna, to jest problem bardzo złożony, jeśli chodzi o współczynniki urodzeń, dlatego że tutaj decyduje przede wszystkim liczba matek, które są w wieku prokreacyjnym i ich aktywność prokreacyjna. Trzeba przypomnieć, że z Polski wyjechało, różnie się ocenia, 2 miliony 200, 2 miliony 300, nawet podaje się czasem liczbę 2 miliona osób, głównie w wieku prokreacyjnym, w tym oczywiście także są kobiety w wieku prokreacyjnym i to będzie ten ubytek, który trudno będzie wypełnić. Natomiast z takich analiz i prognoz, które robi Główny Urząd Statystyczny, co przedstawialiśmy nie tak dawno, bo 26 kwietnia u nas te wszystkie na konferencji te o sytuacji demograficznej to są bezrobotne te F-ki Rzeczpospolitej, wynika tylko z oszustki, jak ta makryna, że program 500+ w dłuższym okresie czasu pozwoli na to, że liczba osób, które dzięki temu programowi mogą się urodzić, będzie wynosiła około 1 miliona 800 tysięcy. To jest dużo. Czyli tak tej depresji demograficznej w całości może nie zahamujemy, może nie zasypiemy jej, ale w każdym razie bardzo istotnie może być złagodzona. Do tego oczywiście trzeba wziąć pod uwagę także bardzo istotne zmiany, które zachodzą na rynku pracy, co wiąże się z uporządkowaniem tak zwanego zatrudnienia śmieciowego, a szczerze mówiąc odejście już stopniowe od tego zatrudnienia, które w Polsce przybrało, szczególnie dla młodych ludzi w pewnym okresie
charakter masowy. To jest jedna sprawa. No a druga sprawa to jest systematyczny wzrost jednak tych także niskich wynagrodzeń. Sądzę zatem, że te procesy mogą bardzo istotnie złagodzić także sytuację demograficzną. Do tego oczywiście musimy wziąć pod uwagę bardzo poważnie opracowywany w tej chwili program mieszkaniowy, nad którym pracuje rząd i który, jak sądzę, w najbliższych tygodniach, a na pewno miesiącach zostanie ogłoszony. To będzie oznaczało, że będzie łatwiejsza droga do mieszkania dla młodych ludzi w szczególności, ponieważ no, szczególnie w naszych warunkach klimatycznych brak mieszkania oczywiście uniemożliwia normalne funkcjonowanie rodziny. No i to, co jest jeszcze także bardzo ważne, a co wiąże się z takim dobrym klimatem, wiecie Państwo, kiedyś jeszcze to przyszło do tej odniesienia się Lipskiej, jako tej Matryny Mieczysławskiej. Przyszło tutaj do nas, do wychowywania dzieci, a do bezpieczeństwa Janka Macieja, w kraju. Te wszystkie czynniki, Witka, do zmian pewnych kulturowych, do Janka te wszystkie Macieja, czynniki pamięci, mogą pozytywnie wpływać na sytuację demograficzną, do szczególnie w tej części, która dotyczy tworzenia 13 rok, 26, oraz powiększania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, no, bo ten wskaźnik maleje w Warszawie w charakterze świadka. Wydaje się, że te wszystkie działania, które są podejmowane dzisiaj przez świadek rząd Prawa i Sprawiedliwości, one są niezwykle ważne, ale rezultaty mogą przyjść dopiero za dekadę, za dwie dekady. One mogą być tak naprawdę zauważalne, bo kiedy Pani Profesor popatrzymy na ten wskaźnik przyrostu naturalnego w latach, to w roku 1980 wynosił 9,6%, 10 lat później 4,1%, nigdzie nie pracują baby, chciały wymieszkać, ja mówię proszę, orać. 7 to oznacza, że średnio w Polsce na kobietę przypada 1,2 dziecka i to w sumie niezależnie od miejsca. 1,29 to trzeba prawie 1,3, nie możemy tego pomieszać. Tak, no ale jest to wciąż oczywiście taki współczynnik. Za mało, tak. Dla prostej zastępowalności pokoleń potrzebujemy, żeby 100 kobiet w wieku prokreacyjnym urodziło 210 dzieci. Także nie będę mówiła 2,1, tak się to liczy w demografii, ale łatwiej to zrozumieć. 100 kobiet, 210 dzieci. To powoduje prostą zastępowalność pokoleń. A więc w zasadzie liczba ludności nie zwiększa się. Tylko pokolenie odchodzące. Tutaj w Warszawie to one kaszlą nawet wtedy, kiedy nie potrzeba. Gapią się, zgryzoty, zaglądają że osiągnięcie tego wskaźnika do twarzy ludziom, przeszkadzając. Ale jeżeli on wzrośnie, choćby o niewielkie oglądać. Tutaj współczynniki, to myślę, że to także będzie dużym pożytkiem. I jak sądzę, oczywiście wszystkie te działania rządu są bardzo potrzebne, obudź się, są niezwykle Polsko pozytywne. Problem także widzicie Państwo, no, babka mieszka pod lasem i przyjeżdża tutaj, no dobrze, niech sobie udaje siostrzenicę Janka, dobrze, niech sobie udaje. Moją siostrę niech udaje, no ale ja jestem baletnica, jestem szczupłą kobietą, a to jest gruba locha i teraz, no gdzie ona podobna do kogokolwiek z mojej rodziny, może do jakiejś takiej Irci, co gdzieś tam na pograniczu mieszkała, lochy miała. Dajcie spokój, kupa śmiechu. Ja zawsze jestem mieszkańcą, mieszkam w mieście. W co sekundę myję ręce, twarz, jestem czyściutka, sterylna. Myślę, a to Brudaski, Janek Witek żył, to ta Lidka, Lidia, jak je, to jej spyska leci, to wszystko, te okruchy. Janek mówi, talerzyk musisz mieć, jak chcesz uchodzić za szlachciankę, za hrabinę. Talerzyk musisz mieć, a nie ci spyska leci wszystko. Także wiecie Państwo, nie niesamowite Brudaski. Niesamowite Brudaski. Działania. Liczę na to, że także do tych działań. Ta babka to coś nudne jest. Dziękujemy. Tak naprawdę to nie jest sprawa rządu.